dobry. Czas na kilka wskazówek na temat fotografowania we wnętrzach. Fotografowanie naszych bliskich to chyba najbardziej wdzięczna dziedzina fotografii. Pozwala za pomocą aparatu tworzyć bardzo cenne i osobiste zbiory. Fotografowanie ludzi w pomieszczeniach rządzi się jednak swoimi prawami. W zamkniętej przestrzeni mamy ograniczony dostęp do dużej ilości światła, szczególnie gdy chcemy uchwycić naszych bliskich wieczorem. Oświetlenie domu czy mieszkania może okazać się niewystarczające do zrobienia porządnego zdjęcia. Jeśli chcemy sfotografować ludzi bez unieruchamiania ich, nie możemy pozwolić sobie na dłuższe czasy naświetlania, bo zdjęcia będą poruszone. Podwyższenie ISO spowoduje zaszumienie obrazu, więc możemy wykorzystać naszą lampę błyskową. Używanie trybu automatycznego w ciemnym pomieszczeniu daje efekty bardzo dalekie od ideału. Światło lampy błyskowej znacznie różni się od światła zastanego, czyli tego, które panuje w pomieszczeniu oświetlonym żarówkami. Ma inną temperaturę, dlatego sfotografowana przy pomocy flesza twarz może się okazać nienaturalnie blada, a obraz płaski. Aby to zmienić, musimy okiełznać lampę błyskową, w którą wyposażony jest nasz aparat. Zadbajmy o odpowiednie ustawienie balansu bieli oraz pamiętajmy o możliwości zmniejszenia mocy flesza. Przy takich ustawieniach otrzymamy o wiele ładniejszy obraz. Jeśli wydłużymy czas naświetlania, zarejestrują się również oprócz błysku elementy światła zastanego. Używając wbudowanych w aparat fleszy, możemy posłużyć się sprytną sztuczką. Profesjonalne lampy błyskowe zewnętrzne posiadają dyfuzory, czyli białe nakładki na lampę, przepuszczające światło, a duże światła studyjne mają softboxy, białe namioty zakładane na lampy. Dzięki temu światło lampy zostaje zmiękczone, co świetnie wpływa na odbiór obrazu. Z uwagi na to, że używamy lampy wbudowanej w nasz aparat, możemy samodzielnie wykonać imitację dyfuzora w softboxu, wykorzystując chusteczkę higieniczną lub papier śniadaniowy. Wystarczy nałożyć kawałek papieru na naszą lampkę, a światło zostaje zmiękczone. Efekty będą wyraźne. Życzę udanego eksperymentowania w pomieszczeniach i nie tylko. Cześć!